Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałabym omówić horoskop dla panny na miesiąc maj roku 2018. Staram się omawiać horoskopy konkretnie rzeczowo z każdej sfery życia. Zerkniemy, zobaczymy, co ten maj pannom chce przynieść. Kim jestem? To dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, być może właśnie pierwszy raz trafili na mój kanał. Jestem tarocistką Agiatis, pracuję przy pomocy kart tarota. W prognozach również wspieram się numerologią, karty anielskie również nie są mi obce i one w dniu dzisiejszym również będą brały czynny udział, a mianowicie na samym końcu wyciągnę dla Was przesłanie anielskie wraz z afirmacją. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani horoskopem, to zapraszam Was do oglądania, do wysłuchania. Również, moi drodzy, dla tych, którzy chcieliby zobaczyć moją drugą stronę, jeśli chodzi o kwestie pasji, to są kulinaria, a właśnie w niedzielę rusza tak naprawdę oficjalnie kanał. Kanał kulinarny, testowanie na ekranie, na YouTube, również na Instagramie, zatem Was zapraszam serdecznie. Na blog kulinarny, który również jest do Waszej dyspozycji już od długich, długich lat, zatem na dole będą linki do tych wszystkich social media. Jeżeli chcecie mnie zaobserwować również jako Agiatis na Instagramie, to zapraszam. Tam znacznie wcześniej widzicie, co robię, co się dzieje i tak troszkę tą moją ezoterykę i kuchnię. Żeby nie powiedzieć od kuchni, co by masło maślane nie wyszło, ale tak naprawdę od kulis. O, dobre słowo. W każdym razie, idąc, horoskop na miesiąc maj dla panny, czas rozpocząć. Włączamy kamerkę, żebyście widzieli, co, jak to się obrazuje, jeśli mówimy o kamerze, jeśli mówimy o karty. Ekran będzie podzielony na pół, to dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli. O właśnie, może w ten sposób. I włączamy tutaj. Chyba troszkę za daleko jest ta... ten telefon, dlatego tak to wygląda. No dobrze, zobaczymy. Okej. No to tak, panna. Horoskop na miesiąc maj. Panna, horoskop na miesiąc maj. Panna, horoskop na miesiąc maj. Panna, horoskop na miesiąc maj. Jak to się będzie charakteryzowało w maju? Tak wygląda przełożenie. Horoskop na miesiąc maj. Dobrze, już idziemy. Pierwsza karta. Pierwsza karta definiuje mi rozkład. Nie odwracam kart. Talia to jest tarot snów. I już patrzymy, jak to wygląda. Drugi tydzień. Kolejny. Pierwsza karta. Karta gwiazdy. Możecie w tym miesiącu zacząć powoli realizować swoje marzenia. Również możecie otrzymać jakieś wiadomości, które będą powodowały to, że to, co pragniecie, tak wewnątrz, tak w środku, zacznie się powoli realizować. W kwestii uczuć zwłaszcza, bo tutaj jest taka sekwencja kart, zatem tak to wygląda. I teraz tak, jeżeli już mówimy o tych uczuciach, mam tu pokazane, że możecie poznać kogoś, do uczuć, do relacji, możliwie dłuższej, jeśli sobie na to pozwolicie. Jest to osoba, z którą będziecie mieć kontakt zdalny, czyli może to być kontakt telefoniczny, SMS-owy, bądź też wirtualny. Coś takiego się tutaj zarysowało jako konkretnego, jako coś, co
wnosi waszą energię w uczucia. Zatem osoby samotne, które poszukują, panny samotne, jak najbardziej mogą w tym miesiącu chcieć korzystać z tej energii miłości. Pierwsze dwa tygodnie bardzo mocno się tutaj Maja naznaczają jako ten aktywny okres, zatem dajcie się znaleźć, szukajcie, podążajcie w tym kierunku. I jeżeli mówimy o paniach, mam to pokazane, że również będzie wam ktoś podszeptany, ktoś, kto może być wart waszej uwagi, zatem podążajcie w tym kierunku. Dla panów mam też dwie panie, które się tutaj rysują. Jedna może być z waszego gdzieś tam otoczenia, a druga ze środowiska pracy waszej bądź tej pani, czyli możecie gdzieś tam podążać do, nie wiem, do sklepu, do kina, do restauracji, do urzędu, gdziekolwiek. W każdym razie praca jest tu istotą nadrzędną w poznawaniu nowej partnerki, być może na dłuższą relację. I teraz tak, ta pierwsza pokazuje mi się z waszego środowiska, która gdzieś tam krąży, czy też jest wam znana, nie jest to ktoś zupełnie obcy, możliwe wchodzenie w relacje, bądź też kobieta poznana w pracy. Jak nie było, tak nie było, tak może się zarysować, jako stoicie przed wyborem. Dla osób, które są w związkach, mam tutaj pokazane, żebyście gdzieś razem wyjechali, żeby gdzieś tam monotonia i rutyna wam nie uśpiła, nie zabiła, w cudzysłowie oczywiście, uczuć, bo taka historia się też może przy was niestety pojawić, zatem ta majówka jest, wykorzystajcie ją. Macie zamiar gdzieś wyjechać? Zróbcie to. Czas dla siebie wykorzystajcie na uczucia, idźcie na randkę z mężem, z żoną, z dziewczyną, mimo długoletniego stażu związkowego, zadbajcie o siebie tak, jakbyście się dopiero poznawali, to odświeży wasze relacje. W kwestiach zawodowo-finansowych panny otrzymacie pozytywne informacje, te, które aplikują, dostaniecie odpowiedź twierdzącą, zapraszamy was na rozmowę. Możecie tutaj uzyskiwać informacje ku rozpoczęciu nowym projektom również. Te osoby, które gdzieś tam pracują, a chcą zmienić, również taka historia się tutaj pokazuje. Mam też pokazane, że te osoby, które gdzieś tam podwyżki nie były dane, to pod koniec maja, z początkiem czerwca możecie chcieć o to prosić, możecie się zebrać na odwagę i ze stosownymi argumentami o tą podwyżkę poprosić, bo to jest też docenienie waszej osoby. Jeżeli chodzi o historie zdrowotne tutaj, karty proszą o to, abyście zwrócili uwagę na gardło, na układ mowy, w ogóle tutaj wszystko, płuca, bóle, możliwe głowy się zarysowały i stan emocjonalny mi się tutaj pokazał jako coś, co może być taki troszkę kulejący, i woda w organizmie. To może oznaczać pozostawanie wody w organizmie, żeby ona zostawała utylizowana jak najbardziej, ale także gospodarka wodna w organizmie jest do zwrócenia uwagi. Reasumując, jeżeli chodzi o uczucia, będzie się działo dla każdego z was. Kwestie zawodowe również mi się to pokazują jako pozytywne wiadomości. Dobry miesiąc w końcu, drogie panny. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, jest tutaj parę rzeczy do zrobienia, do tego, abyście mogli cieszyć się komfortem zdrowia, zatem już teraz zwróćcie uwagę. Mam też pokazane, że w otoczeniu pojawi się jakaś plotka na wasz temat, w ogóle się tym nie przejmujcie, bo to są wyssane z palca, ktoś coś gdzieś usłyszał, jak to się mówi, jak głuchy co nie usłyszy, to sobie dopowie, tak? Coś koło tego, nie wiem, czy to tak dokładnie, ale coś w ten deseń, zatem się w ogóle tym nie przejmujcie. Jaki będzie ogólny zarys miesiąca dla was? Dziesiątka buław. Mierzcie siły na zamiary. Nie bądźcie Zosiami, Samusiami. Dziesiątka buław bardzo często ja sama i później mój organizm tego nie dźwiga. Zbyt dużo też nie bierzcie na siebie, żeby nie został przeciążony organizm. Jakie jest przesłanie dla was na koniec? Przesłanie z kart anielskich dla panny na maj. Jakie jest przesłanie dla panny na maj? Jakie jest przesłanie na miesiąc maj dla panny?
wybaczenie. Anielska mądrość przypomina ci, że wyzwania kierowane przez innych ludzi i nowe sytuacje są ci zsyłane jako najważniejsi nauczyciele. Bez nich twoja dusza nie mogłaby się rozwijać. Musisz wyzbyć się poczucia krzywdy, urazy i złości. Gdy wybaczasz innym i samemu sobie, twoja karma zostaje oczyszczona. Doświadczasz miłości w sercu i lekkości ducha. Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od poczucia krzywdy, złości i winy. One zdejmują z ciebie ten ciężar. Jeśli kochasz bezwarunkowo, nie masz czego wybaczać. Miłość jest dawaniem, więc otwórz swoje serce i obdzielaj innych miłością. Afirmacja dla was, drogie panny, wybaczam sobie i innym, jestem wolny, jestem wolna. I z tym pozytywnym akcentem was, moi drodzy, pozostawię na miesiąc maj. Jest tutaj sporo dobrych wiadomości, parę tutaj przestróg w kwestiach zdrowia, zwłaszcza upomnienie dla osób, które są w związkach, aby zadbać, aby zainteresować się drugą osobą, żebyście odświeżyli swoją relację. Macie możliwości, łapcie, chwytajcie, korzystajcie. Ściskam was bardzo mocno, całuję i pa, pa!